Big do słuchania. Bydgoski Informator Kulturalny zaprasza do wysłuchania artykułu Moniki Grabarek Dzień Kobiet. Czyta autorka. Gdy będziemy zastanawiać się w co ubierzemy się 8 marca. Mniejsza o to jak będziemy lub nie będziemy celebrować tego dnia. Pomyślmy przez chwilę co tak naprawdę nami kieruje kiedy dobieramy garderobę. Czy aby na pewno jest to nasz świadomy wybór? Rozmowa z Anną Nadolską, współkuratorką wystawy Od Princeski do New Look, ubiory damskie kolekcji Adamaleja, tylko namnożyła moje wątpliwości i uwypukliła analogię do czasów minionych. Wydaje się, że to zawsze jakieś okoliczności zewnętrzne stanowiły o zmianach w życiu i wyglądzie kobiet. Tak bardzo byłyśmy kontrolowane i oceniane, moralny cenzor w postaci męża, kościoła czy starszyzny rodu obojga płci czuwał. Na szczęście nasza inteligencja i odwaga pozwalały nam doskonale wykorzystywać możliwości, które niosły ze sobą zmiany ekonomiczne czy polityczne. Wewnętrznie kobiety nigdy nie godziły się na status personelu obsługującego resztę świata. Dzień kobiet to nie jest błahy relikt minionej epoki. On nam przypomina, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Równość, która wielu wydaje się dziś oczywista, bywa pozorna i iluzoryczna. Podwójne standardy nadal mają się świetnie, a ciężar szarego codziennego życia w ogromnym procencie spoczywa na kobiecych barkach. A i cenzor, stróż moralności, ma się świetnie i ma znacznie szersze zasięgi. I wszyscy jesteśmy na jego smyczy, mając smartfony w kieszeniach. Instagramowe filtry tresują nas każdego dnia, profile celebrytek dyscyplinują i wymuszają jedynie słuszny styl życia. Oczywiście pojawia się opór, dla przeciwwagi powstają profile wzmacniające pozytywne postrzeganie siebie i dbanie o dobrostan emocjonalny, ale z gąszczem sztucznych rzęs i ustami wypełnionymi silikonem trudno wygrać, zwłaszcza gdy ma się naście lat. Ta dyscyplina wizualna, której jesteśmy przedmiotem, bo przecież nie podmiotem, to forma opresji. Definicja przemocy rozszerza się, a wraz z nią nasza świadomość tego, że każde przekroczenie naszych granic, na które nie wygrażamy zgody, to właśnie przemoc. Chyba nie ma kobiety, która by jej nie doświadczyła w jakiejś formie. 1 marca Bydgoszcz włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Zero dla Dyskryminacji. To bardzo ważna inicjatywa, bo o równość i akceptację cały czas trzeba się dopominać. Dyskryminacja każdej mniejszości cały czas ma się świetnie. Bardzo bym chciała i wszystkim kobietom życzę, by każdy dzień był dniem zero dla dyskryminacji i dniem kobiet jednocześnie. Z całego serca.